Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izek, a przed wami kolejny odcinek z gry Resident Evil Village. Codziennie o 16 się oczywiście spotykamy, żeby ten odcinek sobie razem przeżyć, obejrzeć. I oczywiście od razu chciałem wam znów podziękować za wszystkie łapki w górę zostawione pod ostatnim odcinkiem, za wszystkie komentarze, bo naprawdę, tak jak mówiłem ostatnio, nawet nie wiecie, jaką przyjemnością dla mnie jest nagrywanie tego odcinka, mimo tego, że wczoraj byli u mnie znajomi i wczoraj było troszkę wypite whisky, to dzisiaj z przyjemnością od razu po wstaniu mogę zasiąść do nagrywania tego odcinka, słuchajcie, i... Aha, to wciąż jest ta pani. No, ale naprawdę z dużą przyjemnością mogę znów usiąść sobie do nagrywania. Dobra, dla was tego wszystkiego. Czekajcie, bo tutaj ktoś napisał mi w komentarzu, że niebieskie budynki to takie, do których można się dostać do środka. A, tam jest Louise's House, ale tam przecież jest pożar. Tu była chata, ale tu byliśmy w gruncie rzeczy, więc tam już chyba na razie nie będziemy iść, tylko sobie wyjdziemy i pójdziemy sobie, bo przecież mamy tego Demon Cresta, więc możemy sobie spokojnie pójść i zamontować to tam, gdzie trzeba. To tutaj. I zobaczymy, co się wydarzy. To się powinno wtedy otworzyć, nie? To jest Demon Crest i teraz tylko trzeba to odpowiednio wpasować. Idealnie. Kurde, palce mu urwało. Nothing but blood and death. Tak się zastanawiam w sumie. Items, treasure, key items. A, czyli już key items już nie mam. Nie mam tego śrubokręta. On był tylko potrzebny do jednej rzeczy. A teraz idziemy w stronę zamku. Ale klimacik jest, co? Klimacik jest tutaj niesamowity. No dobra. To jest lina. Czemu to jest tak przymocowane? Czy ja mogę w ogóle tutaj zejść i wejść do wody? To jest normalnie po prostu. Temperatura tam minus 10. Woda co prawda nie zamarzła w rzece, ale... Tak sobie chodzę po prostu. Ja myślałem, że coś może będzie, w takim razie jakaś znajdźka. Jezus, co to było? Jakoś dziwnie kamera się obróciła, się przestraszyłem. Dobra, wchodzimy przez jaskinię. No, zdaje się, że to tędy właśnie jest wejście do tego zamku. Pochodnia rozpalona. Są i beczki. Trochę się to rozsypywało. O, tutaj będzie potrzebna dźwignia. Chyba. A nie, może nie. Co jest? You must be pretty tough. Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. Doctor. Mother Miranda is gonna love you. Co to jest? To jakieś czary. A ten taki steampunkowy ten gościu, nie? Wait, you're whining. We're almost there. Mnie tak ciągnie po ziemi. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can assure you, if you entrust the mortal to House Dimitrovsk, my daughters and I shall deliver to you the finest. Way ugly! I wanna see! He's awake! You shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private, and where's the fun in that? Give him to me. And I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man-thing's suffering is assured. Yak, yak, as a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest.
Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! Go find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to them. Oh, keep growing. One day your head might actually fit your ego. Fight. Don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no more fight. Remember from whence you came. Thank you. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! Let the games begin! Ethan Winters. It's on Vector and Zivan. Get ready. No! Ten. Nine. So? Eight. Seven. How much I catch? Six. Five, four, three, two, one, showtime! Ja pierdzielę, jaki showtime? Chociaż kurde, dobra, lecz nie obracam. Jesus Christ! Jezus Maria! That's right! Run for your life! Very nice, Ethan. Jak ładnie. Jeszcze ten. Bestia. Rzuć po mnie. Nie ma szans. Co to było? Rozjeżdżanie zajebiste. To muszę być tak stary tą dupę teraz, słuchajcie. Że nie wysram się przez tydzień. O. Tam są chyba kolce. Dobra, tu jest przejście. Dobra, tędy. Dobra. Ty, to tutaj też jest, kurde, tutaj też są kolce. Ja pierniczę, nie zauważyłem. Ja pierniczę. O kurde, dobra. Nothing like fresh American ground beef! W ostatniej chwili znalazłem mlękę w ścianie. Too close. Too close. No to było blisko. Ale pieniążki znalazłem, zajebiście. Trochę ammo. Ty, ale mam swoją broń. To tragedii nie ma. W takim razie. Oczywiście, drzwi się ze mną zamknęły. Dobra, z nożem. To też chyba nie dał rady. Dobra, ale przynajmniej jest chwila spokoju. Są w ogóle w tej grze, są takie stresujące momenty, kurczę, naprawdę. To jest masakra. To jest masakra. Unlock. No, trzeba będzie to otworzyć na pewno. Bo tu innej drogi raczej nie ma. Tylko tak się rozglądam, czy nie ma przypadkiem... Ale czekajcie, ja będę tam, gdzie już byłem, tak stawiam. O właśnie, patrzcie, jestem. Jestem w miejscu, gdzie już byłem. I... Teraz możemy nacisnąć na dźwignię. A ten item, co wam powiem, jest tak wytrzymały. A to nie jest winda, to są drzwi po prostu. Otwierany takim mechanizmem. Tylko z tej strony. No, fajna brama. Porządna. Oho. Ja już na moment się zatrzymałem, bo myślałem, że to...
jakieś lekany. Lekans and gentlemen. Nie no, fajny strach na wórby wam powiem. Zajebiste. A wrony się nie boją specjalnie. Dobra, idziemy do góry. Idziemy do zamku. My w ogóle w zamku byliśmy. Zdaje się, że on nas do zamku wciągnął. I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Humble, taki skromny, kupiec, jasne. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. A, i po to pieniądze. Ale niech nie mówi, że jest skromnym kupcem. Kurde, stać go na to, żeby kupować sobie 25 tysięcy kalorii dziennie. As you wish. Wow. I've procured some new items for you, Mr. Winters. The Duke's purse. No bo to mogę sprzedawać itemy też, okej. Dobra, możemy sobie ulepszyć pistolecik. Ile mam? Co, 1700 tam tylko? Tyle pozbierałem pieniędzy. Level 2. Ah, if only you had the funds. To dużo to kosztuje, wam powiem. To jeszcze trzeba będzie pozbierać sporo pieniędzy. A supplies'y. A, to się też przyda na pewno. Sniper rifle. A, może będzie minę, będzie można garnąć. Jedną apteczkę mógłbym sobie kupić teoretycznie, ale chyba bez apteczki sobie poradzę. Pozbieramy pieniądze na upgrade pistoletu, myślę. Bo do pistoletu jest zawsze najwięcej ammo, więc... najbardziej się to przyda. No ale faktycznie obrażenia miałem fatalne na razie. No i wejście robi wrażenie, wam powiem. Castle Dimitrescu. Proszę bardzo. I poważnie. Lady Dimitrescu się chyba zdenerwuje na mnie troszeczkę. O, tutaj też coś jest. Patrzcie. A i fajnie, że to można rozbijać i wtedy można podnieść takie rzeczy. Three daughters. Bella, Cassandra and Daniela. Czy to są te córki, które widzieliśmy? Bo były trzy córki, nie? Jedna to super wysoka, jedna była taka jak z tej bajki, jedna była... No cóż... Kurde... Ale klimacik to jest. Czekajcie, może tędy wejdziemy sobie najpierw tutaj, bo tu jest jakieś takie miejsce, gdzie... są pieniądze. Nothing happens. Dobra, tu jest, to jest winda ewidentnie. Ale na razie nie ma zasilania. A, tu jest generator w ogóle cały i będzie trzeba go jakoś zasilić? No to wygląda. Dobra, na razie jednak idziemy tam. Tu ewidentnie było przejście. A to kto? Ciężko powiedzieć. Tu będą zamknięte drzwi. Wiedziałem. Więc idziemy na dół. Kolejna waza. Trochę mamy do pistoletu. To też dobrze. Nie no, jest klimacik w tym zamku. Ale jak ładnie zadbane. Oho. To już nie jest zbyt kolorowo. Wyjście na zewnątrz? Co jest? To są te trzy córki chyba. Ja pierdzielę. Jezu, aż mi ciary przeszły. Man blood. Jezus Marek, co się dzieje?
mam dreszcze, naprawdę mam dreszcze. To jest, Jezu, przerażające to jest. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Aha. Now, let's take a look at him. Well, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Udama! Hey, wait. Let me down! Oh, be careful what you no, wish lepszy jest faktycznie. Ethan Winters. Wait, what are you doing? No widzicie, to jest piękne, słuchajcie, w życiu każdego faceta, że jakby co by się nie działo, prawda? Jakby to cycki po prostu, no. Zawsze się fajnie popatrzeć. No i tak sobie wiszę. Ja pierdzielę, gdzieś to... W ogóle jak to się trzyma, że to się... O kurde blade, nie mogę, nie, to jest za mocne. Kurde blady, on tak rozciął rękę. Crazy witches. Jezus, to jest za mocne. Nie no, a nie, uf, jest tapteczka. Zaraz mi odrosną palce, wszystkie kończyny i zdrowie psychiczne wróci do normy. Uf, no nie, na szczęście była apteczka, więc wszystko jest pod kontrolą. Zajebiście. Taka ładna dźwignia z konikiem. Crimson Glass. Aha, Crimson Glass. To karmazynowy kieliszek. No przynajmniej tyle mogę jej zrobić. Proszę bardzo, nie będzie talerzy zabytkowych. Czy to jest jej łóżko w ogóle? Ona śpi? No się nie zmieściłaby się tutaj chyba. Dobra, ale się zastanawiam, o co tutaj chodzi tak do końca? Koniecznie wtedy to były jakieś substancje. Była ta pleśń wtedy, nie? Która wpłynęła na, to, na wszystkich. Nie no, kurde, muszę znaleźć, słuchajcie, wytrych w końcu. Tam będę mógł przejść, ale ja jeszcze tu muszę wszystko sprawdzić. Aha, to jest zamknięte z drugiej strony. Maidens of the Harvest. Obraz, widzicie. To damy ze zbiorów. Tego talerza nie rozwala, nie sięgnę tam niestety. Dobra, to idziemy do kominka. A tu jest jakieś tajne przejście. O kurde, ty, jakie szczury. Matko boska. Ale nie, powiem wam, że gierka klimacik ma. Naprawdę ci goście od Residenta to wiedzą, co robią. O. Maroon Eye Ring. To chyba trzeba brzuch wciągnąć. Jak ja się tu zmieszczę, nie wiem. Sayo by nie dał rady. Camp Fluid, dobra. Znaleźliśmy buteleczkę. Trzeba będzie sobie wykrafcić chyba kolejne apteczki, bo... A i teraz tutaj, patrzcie, możemy sobie otworzyć te drzwi, bo to jest to samo miejsce. A widzicie?
I proszę bardzo. I będziemy mieli skrócik. A wiecie, bo to jest bed chamber, czyli... czyli... komnata z łóżkiem. Okej. Okay. Crystal fragment. Co to jest to? Dlaczego jest crystal fragment? I słyszycie to? Where have they taken Rose? Aha. Bo tutaj są jakieś takie rzeczy. To możemy powiesić jakieś, znowu jakieś kresty, nie? Te takie tabliczki. I tutaj mam pierścionek, ale to pierścionek raczej nie będę musiał wieszać. Dobra, teraz ewidentnie musimy pójść tam. Stamtąd przeszliśmy wcześniej. Zdaje się. Oh, we meet again. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Nie stać mnie, mordo. Has its own specially crafted metal ball to operate. Mhm. I ta kulka sobie tutaj wchodzi. Czy będę musiał znaleźć jakieś metalowe kulki specjalne do tego labiryntu, albo do kilku labiryntów właściwie. A, tu jest maszyna do pisania. Możemy sobie zapisać progres. Bo wciąż żyjemy, to jest najważniejsze chyba tutaj. No dobra. Ten zamek już się tutaj rozgościł. To on kaszlał? Czy to obraz? Nie, dobra, tędy nie idziemy, tu już byliśmy. Idziemy po schodach na górę, bo na pewno to właśnie tam mamy się udać. Ale kurde, pamiętam, że ten zamek jest piękny. Projektanci gierki, w ogóle ci level designerzy naprawdę zrobili tę robotę. Nie ma takich pieniędzy, bo zbieram żetony. O! A proszę. Widzicie? I teraz jestem tu i mogę sobie chodzić tu i tu. I to jest ważne, żeby sobie odblokować przejścia po prostu. Kurde, aż mnie poraziło. A tu będzie zamknięte zapewne, bo to jest zamek, widzicie, jest na czerwono, czy że jest z drugiej strony zamknięte. I my się musimy tam dostać, żeby to otworzyć. Więc sobie zapewne pójdziemy tędy na górę. Po raz kolejny. Kurczę, ale ładnie to wygląda, naprawdę. Mam nadzieję, że wy też to wszystko tak ładnie widzicie. W ogóle złoty żyrandol. No, tam się przelewa. Czy to wejście do Gryffindoru? Widzę wazę. No i widzę wazę, no to idę ją rozwalić. I są pieniądze. Po raz kolejny. O kurde. Maroon Iron. No tej pani brakuje oka. Ty, a gdyby to tak... egzamin. O, patrzcie. IQ 200. Widzieliście to, co ja zrobiłem teraz? Widzieliście to? Oho. Co jest? A co jest z moją ręką, że ona jest teraz normalna? Let me string you up. Slice your jugular and just watch. Taken alive, dead, which would you prefer?
Jezus Maria, przerażające są te rzeczy. Daj mi spokój, babo. No dobra, muszę iść dalej. I can't hold back any longer. No kurde. Ała. Już? Jestem bezpieczny? No wiecie, gościu, to wszystko w 58 roku, wtedy to była, wtedy była już ta pani. Czy wy się domyślacie, coś o to tu chodzi tak naprawdę, bo... Bo to ewidentnie ten zamek jest nawiedzony. Wziąłem sobie winko z piwnicy. Ale tej też musi niewygodnie poruszać, słuchajcie. Ta laska na pewno czuje to samo co Marcin Gortat albo Jerzy Janowicz. Za każdym razem się trzeba schylać, jak wchodzi przez drzwi. Chyba niewygodnie. To pewnie zamknęła za sobą oczywiście, nie? Oczywiście, że tak. Bezczelna. Ale czy tutaj gdzieś przypadkiem nie ma jakiejś takiej... szklanej? Gablotki? Chyba nie. No to idziemy dalej, moi drodzy. I skrzynka do rozwalenia. Pistol ammo. Zaraz słuchajcie, będę miał tyle amunicji. Patrzcie, ile mam ammo. Jest 33. A jak się tak dozbrajam i zbieram amunicję, to pewnie niedługo będziemy musieli użyć tej amunicji. Co to jest? Co tu się dzieje? Kurde, ale powiem, że to naprawdę jest wszystko piękne. Trust in light. A patrzcie. Kurde, takie sprytne, co? O, o. Dobra, i teraz tam, na tamtą stronę trzeba to przeciągnąć. Wow. Kozacko, ale powiem, że takiego numeru to nie widziałem jeszcze chyba w gierce, żeby tak trzeba było, wiecie, głową przeciągnąć taką pochodnię, żeby się zapalić inne. Dobra, ej, ty, ja nic nie widzę. Jak coś, to ja nic nie widzę. O, dobra, teraz widzę, bo mam... Aha. No, fajna zabawa. Dobra, przepraszam. Mam nadzieję, że... nie będzie miał nikt przez to problemów. It's covered in dried blood. No, super. Taki salę tortur. Nie no, świetnie trafiłem, wam powiem. O kurde. Taki fotel gamingowy mieć, słuchajcie. A, fuuu. No super ta cela jest. To jest obiadek? A to chyba spleśniały chleb jest po prostu. W takich miejscach chyba za dużo pieniędzy nie znajdę. Niestety. O. Candidates Irina, Michaela, Lois, Ingrid. Rejects. Kandydatki do czego? To też jakaś chemia. No to w sumie sala tortur to jakieś środki też muszą mieć odurzające pewnie. Słyszałem jakieś stopnięcie. O.
robust appetite. Co to znaczy robust? To trzeba sprawdzać czasami takie rzeczy. Robust. Krzepki. Czyli robust appetite to jest mocny apetyt. Kurde, a oni w sumie piją krew, nie? Czy to jakiś kanibalek? No to nieźle. Prognozę za pogodę nie czytałem, nie oglądałem, a to się okazuje, że pada. Dzisiaj. Tylko, że ciałami. Ty, czy to żyje? Nie podoba mi się to wcale, wam powiem. Metal scrap. Co jest? Jezus, ta muzyka straszna. O kurde. Ja pierdzielę. Jezus Maria, boję się teraz. Kulek mnie atakuje z kilku pozycji. Tak mi się... Crystal Skull. Jezus. Jeszcze jeden? Jeszcze był jeden, nie? Jeszcze był gdzieś jeden. Kurde, co jest? Jezus Maria. Pipe bomb. Jezu, ta muzyka jest straszna, słuchajcie. To przecież robi robotę, ale kurde blade. Masakra. Ja nie wiem, ja dzisiaj mam ciary na plecach. Ja nie mogę ten... Jezu, zaraz mi coś na mnie wyskoczy, no przestańcie mi to grać. Jezus Mary, te skrzypce takie. Tragedia. Nade mną chyba są. A może nie tylko. Trochę chciałem nożem zaatakować. Zajebiście. O kurde! Kurde. Ingrid's necklace. Jeszcze więcej, kurde no. Chwili spokoju nie ma teraz. Ja pierniczę. I tam jeszcze będzie więcej tego, cholera jasna. Dobra, przeładujemy sobie pompkę. Ja pierdzie, ta muzyka jest straszna, naprawdę. Zblokowałem. Kurde, jak to mocne w ogóle jest. Ile to ciosów nożem trzeba zadać w ogóle, żeby to powalić na ziemię. A przecież jeszcze dostał dwa headshoty. Co
tego, że znajduje tyle ammo, jak potrzebuje wystrzelać, nie wiem, z pistoletu, to jest cały magazynek, jak nie więcej, na jednego gościa. Dobra, że mi się uciszyły. To oczywiście nie mam klucza do tego. Coś było? A to była skrzynka, no właśnie. I can't believe Cassandra caused all this mess. Aha, ona sobie przechodzi przez to, no tak, no przecież kurde, ona się składa z trzęsieni. No nie. Ała, ała. Bright red blood. No nie przejdę. O kurde. Ła. Dobra. A healthy man's blood. I can't wait. Ja pierdzielę, no chore to jest. To jest chore. Which tools do you prefer? Idzie za mną znowu. Trzeba to szybko iść. Where are you going, little one? No przecież kurde! No bo daleko. Bullets cannot harm. You stupid man thing! Co? No kurde! Masz. I po jedna. I feel no pain! No, no fajnie, fajnie. How dare you bare your teeth at us! Co mam tu zrobić? Jezus Maria. Nie, no tu nie mam przejścia. Jezu, nie drzwi mordy! Co ja mam tu zrobić, cholera jasna? No nie wyjdzie. No kurde no! Ała. This can't be. Dobra. O kurde. O, ja przepraszam. Najmocniej, bo nie chciałem. Kurde, przez nią przechodzić. Ech, dobra. No i po jednej siostrze, to jeszcze dwie zostały. No kurde, no to widzicie, jak ktoś powiedział błąd, to go zamykano w piwnicy. Wysysano w ogóle z niego całą krew. Ja pierdzielę, to nieźle. No. An easy to take lock. A ja kurde nie mogę tego zrobić. Co to? Recoil kompensator. Custom parts. Zajebiście. Wow, teraz jest elegancko. Pięknie, czat. Może gdzieś lepiej strzelało z tego pistoletu teraz. Jest lockpick, ale to jest jeden, czyli teraz sobie otworzę to i to masz ograniczoną ilość, tak? Tych lockpicków. A no właśnie. Wooden Angel Statue, dobrze. Czy to jest coś ważnego do gierki? Ewidentnie. Aha.
To jakaś sala obiadowa. Proch. Proch się zawsze przyda. Tu żadnych tajnych przejść nie ma, zdaje się. A tutaj mogę odblokować drzwi. O, jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy wcześniej też, widzicie. Także odblokowaliśmy kolejną część domu. Ty, ja szybę zbiłem w tym oknie całym. Ja pierniczę. Ale jajca. I ten wiatr od razu, kurde, ale to... To robi wrażenie, co? Chyba tędy nie wyjdziemy w ogóle. Kraty w oknach, czyli musimy iść tutaj. I co ja teraz mam właściwie? Się zastanówmy, bo... To jest treasure, dobra, mamy tak. Mamy crystal skull, crystal fragment. Crystal torso. Mamy to. Inscrit necklace. Tam są te miejsca, gdzie trzeba położyć różne rzeczy, ale... Ale czy tam trzeba będzie to ogarnąć w ten sposób? Ja już się zgubiłem, już tam nie wiem, gdzie jestem, ale nie, te torsy, te wszystkie rzeczy były chyba przy głównym wejściu. O, tutaj, dokładnie. A czy to było przejście? Tam byłem już? Tutaj byłem, już to widać. Nie wszystko rozbiłem. Także tego. No dobra. Tu mamy te rzeczy różne, śmieszne takie. Czy to się jakoś różni? To jest, aha, bo tu jest coś napisane. Tu jest jedno takie, tu jest inne. Tylko co my z tym właściwie musimy zrobić? To key items. Dobra, a jeżeli chodzi o... Może trzeba sobie coś spoglądać w tym. Mam dwie czaszki. Po co mi to jest w ogóle? Kryształowa czaszka. A bo to jest część, to są skarby, to mogę sprzedać. Ja to mogę sprzedać u tego ziomka. I've expanded my services. Please, come take a look. O. Open the shop. As you wish. I teraz mogę sprzedać itemki. Patrzcie, i to trochę kosztuje. To za 5000. No i teraz, kurde, będę miał hajsik. Okej. Okay. This should be enough. I've gotten some new stock. Możemy sobie to ulepszyć. Kurde, elegancko. Mam 22 tysiące. Rate of fire, tego nie mogę zmienić. Dobra, pistoleci przede wszystkim, to musimy zagrać obrażenia. Leave this to me. Ammo capacity też możemy ulepszyć też, bo to też się przyda zawsze. I reload speed. This simple modification can be done in just a moment. Elegancko. W pompeczce. Power. I mam jeszcze hajsik. O. Power sobie też możemy zrobić. These hands are more dexterous than one might think. No, to ma 640 obrażeń, tak? A to ma 140 tylko. 140 plus 30, bo mam ten recoil kompensator, tak? Till next we meet. Dobra, a czy ja w ogóle mogę sobie coś skraftić? First aid sobie możemy skraftić. Dobra, mamy dwie apteczki, to chyba starczy na razie. Tak myślę. Bo tu żadnej kulki wciąż nie mam niestety. Możemy sobie zapisać grę. Na pewno. Ty, jest, kurde, jak to zleciało, jest 44 minuty odcinka, słuchajcie, to ja kończę odcinek właściwie. Ja chciałem szukać dalej, zobaczyć, co się dzieje dalej, a to proszę bardzo. Ja pierniczek, to minęło szybko. Ej, przy tej gierce, dobrze, szybko czas mija, naprawdę. Także dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i po prostu widzimy się jutro o godzinie 16. Trzymajcie się ciepło i miłej niedzieli wam życzę. Albo miłego dnia, po prostu. Cześć.